A więc w dzisiejszym odcinku, dobra, może nie na pewno, ale prawie na pewno otworzymy tą paczkę, bo gdzieś chodzą słuchy, że może dzisiaj będzie paczka z gwarantowanym hero. Także jakby taka paczka wyszła, to tą sobie zostawię na jutro. Zapraszam was na stronę fcoins.gg. Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku. A z kodem Oscar dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje coinsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was do opisu i pamiętajcie o kodzie Oscar. Dobrze, ale to zacznijmy lepiej troszeczkę, znaczy dobra, może nie lepiej. Porobiłem sobie zadania w karierze menadżera i w karierze zawodnika. I tak, odblokowałem Bellingama na trochę więcej spotkań. Odblokowałem też Luisa Muriela, który myślę, że może być zajebistym zmiennikiem, nie? Ale ja muszę się przyjrzeć temu Murielowi, o właśnie. Luis Muriel, 4x4, ma bieganie, kurde, może być spoko, nie? Myślę, że można, ale właśnie przez to w sumie, że on jest z MLS-u, to bardziej z ławki, nie? Niż do pierwszego. Dwa piki 8-3+, może coś z nich? Uwaga, pierwszy pik. Dobra, to może w drugim piku 8-3+ coś będzie. Modric, dobra, 8-6 Modric, fajnie, w końcu jakiś walkaucik. Przyda się do SBC. No właśnie, bo teraz w SBC jest za dużo do roboty, nie? Wczoraj wyszedł ten Thuram i nie wiem, zastanawiam się nad nim. Dostaliśmy w sumie kartę, no ona jest za pół darmo, nie? No to jest karta za pół darmo w gangu Hulita, 8-4-8-5 skład. No nie wiem, głupio chyba nie zrobić tego, nie? 3 na 3 z Francji. Może liga mi nie do końca siedzi. No ale gościu jest z Francji. Także kurde, no już 3 SBC, które mam zrobić. Varane, Nico Williams i Thuram, no trochę za dużo się robi tego szczerze. Trzeba z czegoś zrezygnować. I wydaje mi się, że zrezygnuję z Nico Williamsa, na którego już mam pierwszy skład. A właśnie, dzisiaj jeszcze o 18 wyszło nowe SBC. A w ogóle, o, to może nie o 18 wyszło, ale wczoraj chyba. Ta Salmon. Ludzie mówią na Twitterze, że jest podobno jednym z najlepszych superzmienników na razie. Kosztuje ona 20 tysięcy, czyli skład 8-2-8-4, czyli to wychodzi 20 koła. Ma playstyle z plusem zajebisty, jak na tą metę, która jest. Ma też R1, no i wygląda po prostu bardzo dobrze, nie? Jak na zmienniczkę. Do pierwszego składu raczej nie, ale na zmiennika pewnie, że tak. Ajibade wyszła 4x4. O kurna, ile ona ma tych alternatywnych. No też nieźle, ona ma w sumie dwa playstyle, nie? Te, o które są OP teraz. 8-5 skład, no to pewnie też 30-40 tysięcy, nie? Kurde, no za dużo SBC jest do roboty teraz, nie? Ej, dobra, wczoraj nie wygrałem żadnego meczu w Rivalsach. Pograjmy sobie Rivalsy do 19 i zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, jeżeli chodzi o skład, to na razie gram czymś takim. No jest okej, i zmieniłem formację. Oczywiście testowo zmieniłem formację na 4-4-1 od Zalesia. I jeszcze grałem miał jeden mecz, także dużo nie potestowałem, ale zmieniłem ją głównie dlatego, że ten Francescoli ma playstyle, znaczy Roles plus plus na SPO, a nie na napastnika, więc. Dobra, zobaczmy. Skład rywala naszego pierwszego. Okej. Okola ma. I Alovejrana. To chyba otworzył pakę ze sklepu, nie? Taka ma winga, dawaj. O nie, ja już sobie pomyślałem, kogo ja bym chciał najbardziej z hero. Ja bym chciał najbardziej z hero prawego skrzydłowego. Przynajmniej na razie. Jakiś taki właśnie Joe Cole, Alovej. Chociaż Alovejran to chyba bardziej napadzior, nie? I Francescoli nie ma. Dobra, zobaczymy, jak dzisiaj forma. Wczoraj żadnego meczu na streamie nie wygrałem, nie? I żeby było lepiej, to grałem jeszcze wczoraj po streamie. I po streamie też żadnego meczu nie wygrałem. Także jest forma zajebista. Kurde, powiem, no, że chyba wydaje mi się, że jeżeli Barca się nie posypie tak jak Real się teraz posypał, no to Barca chyba mistrz, nie? Ogólnie powiedziałbym, że Real powalczy. Ale im się tak sypie kadra. To jest niemożliwe. Tam co chwila jakiś nowy zawodnik łapie. Tu Vini wypada, tu Carvajal, tu Courtois. Przecież tu zaraz nie będzie kim grać, nie? Tym bardziej, że ta kadra nie jest jakaś turbo wąska, ale najszersza też nie jest. I Tevez, dobra, 1 do 0. I dobrze. I Francescoli, 2 do 0. Bo ja nie wyobrażam sobie. O kurde. I Tonali, przesunąłem się, dobrze. I teraz piękna kontra. I ASMik. Ale źle to przyjął, nie? I Tevez. I teraz Carlito. 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 3 do 0 i możemy się pofleksować.
Dobra, ładnie. W końcu winek, proszę państwa, w końcu winek. Road to One Division. Pickford, piątka obrońców, tak jest, kocham to. I jeszcze Hansen, sztos. Czuję ci, że jesteś fanem Realu? Czemu? Real Madrid to klub, który daje mi emocje, a... I czekajcie, Tevez? Nie ma. I oglądając piłkę nożną, w sumie to jest mój cel oglądania piłki nożnej, żeby dawała mi emocje. Bo chyba w ostatnich 5 latach nie było lepszego zespołu, który daje lepsze emocje niż Real Madrid. Biorąc pod uwagę ich comebacki i tak dalej. Dobrze, i Tevez, piękne przyjęcie, nie ma. Nie da się, dobra. I pięknie, czy to będzie spalony? Wydaje mi się, że tak. No ty kurde, nie, no jak przecież on mnie kopnął w piętę. Uważam, że oni by się fajnie dopełniali, nie? No nie, no strzelił to, kurde. I to... Przepychamy tego gola, co? Dawaj, teraz. No nie, no nienawidzę go, nie? Ale nie, dawaj, gol spalony, kurda. Jeeees, udało się, wiedziałem, że jak czwórka obrońców, to tu w końcu się zrobi luka, nie? Dobra, fajnie, kolejny meczek wygrany, ten troszeczkę cięższy był, ale mamy boosta razy dwa, czekajcie, jeden, dwa, trzy, cztery mecze, ajajaj, cztery mecze do pierwszej, to dużo. No ile, ja to w godzinę chyba zrobiłem, dajecie połowę na 3 minuty, bierzecie Haalanda, rozgrywacie te 5 meczy. Najlepiej jakbyście w ogóle przesymulowali sobie do sezonu Premier League już, nie? No i wtedy walicie kilka goli na mecz. Macie, zdobywacie piłkarze miesiąca, więc łatwo. A, 19, zobaczmy, czy w SBC dostaliśmy paczkę z Hero dzisiaj. Uwaga, 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 może coś innego fajnego. Uuu, 2x80+, aha, jedna, ej, to fajne, ciekawe. Jedna karta 80+, a druga 75+. Czegoś takiego jeszcze nie było. No dobra, to zróbmy sobie to jedno i otwórzmy paczkę ze sklepu, nie? Chwała jednego narodu, 5x8+. No takie spoko paczki, co? 12 bramek, trzeba 10 meczy wygrać. Paczka ulepszeń combo 80+. Nie ma walkoutu. 35 kart, 3 gwarantowane 8-4+, no i oczywiście karta z bohaterem. Max 8-7, czyli możemy trafić na przykład Ture. O, Marquisio jeszcze. Dobra, mamy 19.5, także otwórzmy. Już sobie mam 2 heroesy w składzie i w sumie to są 2 heroesy powyżej 8.8, także nie ma szans na duplikat. Co z tego poleci? Proszę, najlepiej coś do... jakiś eszpek, prawy pomocnik. Zobaczmy. Uwaga, uwaga, paczka poleciała. No mamy oczywiście hero z walkoutem. To jest chyba McManaman, już poznałem. McManaman i spoko, bo ja nie mam prawego skrzydłowego, także się cieszę. Oczywiście jest to podwójny walkout. Ten McManam kosztuje ze 130 koła i Marquinhos do tego. Co też jest spoko, bo jak mi zniknie Rudiger, to mamy SO. Ale nie jest to też chyba dolna półka. To jest taka, to jest takie M. Mógł być Campos zawsze, trzeba o tym pamiętać. I oprócz tego Marcos Llorente, proszę bardzo. Ale szkoda, że tylko jeden walkout. Ale my, proszę państwa, mamy! Udało nam się skończyć turniej. No i mamy pack opening, 6 paczek. Zobaczymy, może jeszcze coś nam się uda trafić do składu lub może do oczywiście SBC i w ogóle to mam wysoki całkiem poziom, ale chyba te paki to już sobie jutro otworzę, no dzisiaj już dobry content był, nie? Dobrze, to zaczynamy, całkiem niezłe paki, także 2x81+, trafmy, jakbyśmy 2 walkouty trafili, byłoby git, tutaj nie mamy nic, może? Nie, no bez walkoutu, panowie, bramkarz, Hiszpania, co nic ciekawego, chyba że to jest ten, Raja, nie ma walkoutu. Prawy pomocnik, Niemcy, to jest chyba Gnabry, nie? Dobra, 2x83+, zobaczmy. Walkout. Jest, walkout. Ej, to Griezmann chyba. Nie, PS. Pepsi! Tak jest, Leo Pepsi. Mamy Leo. Ej, jakiś wysyp Leo Messi jest teraz. No i nice. Drugi najlepszy piłkarz na świecie, proszę państwa. Ej, dobra paka, niezła. Dobra, ej, dobra, już jest całkiem fajnie, nie? To 5x83+. Tam był walkout, to tu też musi być, no ale nie ma. Dobrze, i 2x84+, zobaczmy. I będzie walkout? Ej, to jest Haaland, co? Nie, bramkarz. Francja, Mike Maignan? Okej, okay. Tak? Chyba tak, no musi to być Mike. Bez podwójnego, tak jest, Mike Maignan. Okej, okay. Okej, okay. Chyba fajnie, całkiem spoko, nie? Mike Maignan, Varane, okej. Okay. No okej, dobry skład. Dużo kart specjalnych już ma gościu. I gol. Kurde, myślałem, że z tej zasłony mojej Militao nie strzeli, a jednak.
Dobra, spróbujmy coś tu ugrać. A właśnie, McManaman, test McManamana, nie? Nie no, masz to, no. Ej, no na razie, nie wiem, gościu, jakby mnie nie było, nie? Dobra. Ej, nie wiem, którą on ma nogę lepszą, kurde. A dobra, lewą spróbujmy. Dobra, i jest gol, McManaman, ładnie. I zobaczmy, McManaman. Nie no, patrzcie, jest, ty! O kurde. I Tevez, ej dobra, ten Tevez odżył przy McManamanie, nie? Odżył. Ej, ale wygrajmy to, kurde, jak ja bym chciał pierwszą ligę. W sensie, nie chciałbym, ale chciałbym. Ciężko to wytłumaczyć. Dobra, dobrze walczy ten Tevez. Na razie Tevez sobie świetnie radzi z obrońcami rywali. I Kamavinga. Super piłka do... Aj, Francesco Liego, nie ma. Rafa Fafa Varane, ładnie Hakimi. Ej, Hakimi na PO topka, nie? W sensie jego ciężko całkiem połączyć. Znaczy, jak macie zawodników przed Dembele, to nie. Ale ma podcinkę srebrną. No na razie... W ogóle ja mam wrażenie, że piłkarze lepiej, gorzej strzelają z podcinką niż bez niej, nie? W sensie z tym playstylem. No serio. Oj, Thuram. Ale ładnie to zgrał. I Neymar. I jest 3-3. Kurde, niedobrze. Dobrze. No ej, to była piła. Czerwona będzie, no wiadomo, ale moim zdaniem piła. Pokaż powtórkę. Bo to zła animacja. Nie no, piła była. Pierwsza piłka poszła i zawinąłem. Wyjdź tym bramkarzem. Nie, ja zapomniałem, że to nie FC24, to trzeba lobować. Nie, jest Donnarumma, jaki kurde, ale lipa, nie? No niestety, remis, kurde. Wydawało mi się, że byłem lepszy, ale jednak później gościu ładnie zaczął nadrabiać, no i co? I remisik, niestety tracimy boosta, to mnie najbardziej boli chyba. Nie, nie chcę grać z dwoma! Nie chciałem grać z dwoma, no nie! No dobra, jedziemy. Dalej nawet składu nie patrzę. No dobra, miałeś rację, że prostopadłe nieźle wchodzą. I Tevez fajnie, dobra, miałeś rację. I Francescoli, piękna piła, dobrze do McManamana. I McManaman, super piła. I Carlos Tevez, dobrze, narożny. No nie, ale głupi ma zawsze szczęście, niestety, tak to wygląda. Ale dobra, teraz ja miałem trochę szczęścia. I Veron, nie, karny, nie, nic. I McManaman, nie ma, tak chciałem pierdyknąć, ale nie wiem, którą nogę mam McManaman lepszą. Jest, Tevez ratuje, gówniana interwencja bramkarza, pięknie. Ajcie, jakby oni choć trochę ogarniali, to by była trudna gra. Znaczy dobra, trochę ogarniają, bo są w drugiej lidze, nie? Przynajmniej jeden z nich. O, ładnie. Alisson, Van Dijk, oj. Aj, Ginola jeszcze, co? No, Ginola i to jeszcze ten, normalny, nie? Niewypożyczony. Niewypożyczony czasowo, to jest normalny Dawid Ginola, przecież to jest karta za 3 bańki. Aj, ciężko, nie? Ciężki meczek się trafił, kurde. Dobra, ale może jakąś... O kurde, patrz, jeszcze idealny fizz, ja za to bym czerwoną dostał, nie? Nie no, mega kocik jest... Nie, miałem wybić! Oj, dobrze nie trafił, ale jest zajebisty typ, nie? No z takim to jeszcze dawno nie grałem. No i jest 1-0. Ale gościu gra, właśnie zawsze ci prosi, grają jakby byli po 4 Red Bullach, nie? No oni tego ogarniają gościa, tego, tamtego, kolejnego, tutaj się zmieniają, tu już 4 obroty. Patrzcie, jak on w ogóle szybko tu wszystko gra, jakby, on jakby gra na 0 pingu, nie? Na 0, na minus 3 pingu. No ładnie, zajebisty jest, nie? I okej, okay, no i widzicie, to są właśnie takie gole, nie? Dobra, ej, no i patrzcie, a może jeszcze jednak coś tutaj ugramy? Jedna akcja głupia, właśnie, i kolejna głupia akcja zaraz wyjdzie. O, czerwo! Czerwo, jest! Ej, patrzcie, jak to skopał, to było takie głupie! Jest, serio, nie, no co jest 2-2, to już w ogóle było głupie, nie? I Tevez, nie wierzę, my to wygrywamy, nie, z takim dobrym gościem! Francescoli nie ma, ale się odbiła piłka, co tu się dzieje, Jezus Mario! Nie trafiłem tego! Cię nie mogę! Ja pierdziele, to był wylew stulecia prawie, nie? Aj, przesunąłem się 3-3, niedobrze. Aj, strzelił to, no i właśnie, i tyle, nie? No, koniec, wygrał, no wygrał lepszy, no mimo wszystko, mimo tego, że prawie go miałem, już się witałem z gąską. Tak jednak typ, no pokazał skilla, nie?